wasza walka o wolność, o niezależność, cierpienie. To jest los Polski. Taki los, jaki przez wiele pokoleń nasi przodkowie nieśli, żebyśmy my dzisiaj na tym Placu Wolności mogli być wolni. Kolejne pokolenia walczyły o wolność. To w Polsce powstała Solidarność, Solidarność, z której jesteśmy dzisiaj dumni, i Solidarność, która dała Polsce wolność, miejsce w NATO, miejsce w Unii Europejskiej. Przez dziesiątki lat Polacy walczyli o wolność swoją i przyjaciół. Dzisiaj, słuchając piękne podziękowania, jakie przyjaciele ukraińscy składali nam za to, co w ostatnim roku się działo, uświadomiłem sobie, że te podziękowania to przede wszystkim należą się im, bo dzisiaj to Ukraińcy bohatersko walczą o wolność Polski i wolność Europy. To jest piękne bohaterstwo, choć oczywiście zdaję sobie sprawę z waszego bólu serca, kiedy myślicie o tych, którzy giną, którzy tracą zdrowie, którzy zamiast cieszyć się życiem, wychowywać dzieci, budować dom, muszą walczyć o swoją wolność. Rosja jest krajem barbarzyńskim, macie rację. Ale też myślę, że to, co się wydarzyło przez ostatni rok, to, co obserwujemy w ostatnich dniach, pokazuje jednak, że świat się zmienia. Zmienia na lepsze. Zmienia się na lepsze, bo ta solidarność, która kiedyś wyszła z Polski, dzisiaj jednak jest mocna i obecna w Europie. Pomimo oporów, ale jednak dzisiaj Europa przyjęła uchodźców ukraińskich. Europa wysyła siły zbrojne, wysyła uzbrojenie, może w ten sposób do Ukrainy. I to jest ten postęp, który był potrzebny i cieszę się, że on właśnie ma miejsce. W Opolu również jesteśmy solidarni z Ukrainą. Przez ten rok, kiedy rozpoczęły się te bandyckie działania, w mieście wielu Opolan zaangażowało się w to, żeby pomóc swoim braciom, swoim przyjaciołom z Ukrainy. Wielu z nas przyjęło uchodźców w swoich domach. Podzieliło się tym, co mają najlepszego. Nakarmiło, zadbało. Mówię o tym, bo po prostu nie były potrzebne żadne obozy. Nie trzeba było nikogo do tego zachęcać i chciałbym dzisiaj wszystkim Opolanom za to wielkie serce, za tą otwartość podziękować. My nadal będziemy pomagać. Pomimo tego, że minął rok od rozpoczęcia działań wojennych, nie tracimy serca, nie tracimy woli i dalej jesteśmy otwarci wspierać was w waszej walce o naszą i waszą wolność. Niech żyje Polska, niech żyje wolna Ukraina. Sława Ukrainie! Herojem sława! I'm gonna be a